Hej, hej kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy specyficzny dzień, bardzo fajny, bardzo wesoły. Dzisiaj moja mama zdała obywatelstwo i została Amerykanką, także bardzo się cieszymy. Pojechała dzisiaj z rana, była troszeczkę zestresowana, ale pięknie się ubrała, założyła bluzeczkę białą, spodnie piękne, buciki na obcasie, torebka wyglądała jak milion dolarów. Ja wiedziałam już od początku, że mama zda, ona po prostu wykuła się tych pytań i odpowiedzi i wiedziała wszystko. Ja zanim jeszcze zdążyłam spytać ją pytanie, do końca w ogóle zadać jej pytanie, to ona już wiedziała odpowiedź, także ja nie byłam pewna na 100%, że ona zda. Jak mama tam zajechała, gorąco jej się zrobiło, mówiła, że tak troszeczkę się zestresowała, ale potem po prostu dała z siebie wszystko i ma. Mata teraz pojechała właśnie też, żeby, bo to był appointment jeden właśnie na ten test, a potem był appointment, żeby przyjść i ślubować w ladze amerykańskiej, dostanie też certyfikat i z tym certyfikatem będzie mogła iść i starać się o paszport amerykański, czyli wszystko jest na dobrej drodze, cieszymy się bardzo, gratulujemy Tobie mamusiu i cieszymy się bardzo razem z Tobą. W tej właśnie okazji przyjechałam pod sklep, który się nazywa Stop & Shop. Tam jest taka kwiaciarnia w środku i można kupić jakieś kwiatuszki na różne okazje. Także ja pójdę i kupię kwiatuszki dla mamy. Bardzo się ucieszę na pewno, zobaczę, czy są jej ulubione, a jak nie, no to kupię jakieś inne. Ale zawsze fajnie dostać takie kwiatuszki z gratulacjami. Także idziemy, a Wy idziecie ze mną. Mamy takie, bardzo fajne, ona właśnie uwielbia te kwiatuszki, ale widzę, że tutaj są tylko różne bukieciki, chyba, że jeszcze z tej strony coś znajdziemy. O tak, są jej kwiatuszki, ale takie rozwinięte już, no nie wiem, muszę tutaj coś wybrać dla niej. Dobrze, jestem już z powrotem. Kupiłam już te kwiatuszki, tak jak mogliście zauważyć. Kupiłam też owocki. Jutro mój tata zdaje też na obywatelstwo amerykańskie i na pewno zda, także ja już przygotowałam się z prezentem i jutro zawitamy i pojedziemy sobie tam do taty, też mu pogratulować, także fajnie, ja już się cieszę, trzymam kciuki, na pewno się uda. A tymczasem jedziemy do domku. Niestety nie było właśnie nikogo, żeby mi ładnie te kwiatki ułożył. I gorąco, muszę włączyć klimatyzację, bo się tutaj upiekę. Ja mam na długi rękaw sweterek. Nie było nikogo, żeby właśnie mi te kwiatki ktoś ułożył i musiałam sobie sama jakoś poradzić. Wzięłam sobie tą taką folijkę, co się tak zawiązuje kwiatuszki, wzięłam też tasiemkę i coś skomponuję w domu, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Jestem już w domu, kochani. Schowałam właśnie te owocki do lodówki, no bo wiadomo, gorąco w samochodzie, nie chciałam, żeby się zepsuły, a ja będę się zabierać za bukiety. Widzicie, takie piękne mam bukieciki, malutkie tutaj takie, a muszę jakoś to złożyć do kupy. Mam nadzieję, że mi się jakoś to uda, ale mam tutaj taki bardzo różowy, ciemnoróżowy kolor, prześliczny. Także życzę mi powodzenia, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Myślicie, że jest fajnie? Wydaje mi się, że mi się udało. Gratulacje, mamuś! Oj, cieszymy się bardzo! Wszystkiego dobrego na amerykańskiej drodze życia! Ale moje ulubione kwiatuszki. A się przebrałaś, już nie ma białej bluzeczki, już mniej elegancko. Jak było? Opowiadaj, dużo stresu? Nie. Nie? Nie było stresu? Nie. Raz, dwa zdałaś? I love America. Ale fajnie, właśnie, ale super. No cieszę się bardzo, gratulacje mamuś jeszcze raz. Dziękuję. W pięknym dniu mamy naprawdę piękną jesień. Niedawno się zaczęła, ale czuć jeszcze taki promienie słońca i też temperatura jest taka bardzo fajna. Zajechałam dzisiaj do sklepu
z różnymi roślinami, zobaczyć, czy mają jakieś przeceny, czy tutaj można coś sobie znaleźć. I znalazłam jedną rzecz, zaraz Wam pokażę. Asortyment jest tutaj bardzo duży. Bardzo przyjemnie ludzie od razu przyszli do mnie, zapytali się, czy w czymś pomóc, także zadowolona jestem z ich usługi. Zaraz pójdę zobaczyć, czy się zdecyduję na tą roślinę, co ją sobie wypatrzyłam. Azalia i ona ma niby czerwono-pomarańczowe kwiatuszki latem. Ona nazywa się Gerard Hart Shot i zastanawiam się, czy wziąć, czy nie. Kosztuje 43 dolary i 30 chyba procent off jest. Tak wygląda, jest w sumie niska, ale no rośnie, wiadomo, roślinki szybko rosną, ale nie wiem, chyba jeszcze się zastanowię, nie jestem do końca przekonana. Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym w sumie filmie na moim kanale. Mam już kolejny dzień. Dzisiaj właśnie zostawiłam dzieciaczki w domku z pod opieką, a ja jadę do sklepu zobaczyć, co tutaj ciekawego jest w ten piękny, słoneczny w sumie dzień. Kolorowe już mamy drzewa, ale cieplutko jest bardzo, ponad 20 stopni, także zabieram Was ze sobą, żeby pokazać Wam, co tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych jest. Dobra, co tutaj na wstępie mamy takie fajne ozdoby na Halloween, bardzo mi się podobają. Fajnie wyglądają, nie są drogie, 59 dolarów. A tu na wstępie też mamy takie różne rzeczy do kuchni, bardzo fajne. Zobaczcie, tu mamy taki kubaczek na herbatkę, na kawkę. Chyba jest, ono to jest do dnia zatykania. Fajnie to wygląda. Tutaj bardziej jest taka zestawa na przykład Thanksgiving, na holiday. Tutaj w Ameryce jest takie święto. O, to mi się bardzo podoba. Takie pumpkin, ale taki w innym stylu, bardzo fajny. Może nawet go zakupię, nie wiem. Tutaj bardziej scary. Zobaczcie. Mamy taką Baba Yaga. Bardzo fajna. Świetna. Świąteczne rzeczy już na Boże Narodzenie, ale je na razie zostawimy w spokoju na inny czas. Jestem w samochodzie, mam nadzieję, że taki przegląd szybki sklepów amerykańskich z dekoracjami Halloween Wam się podobał. To w sumie nie tylko takie są dekoracje Halloweenowe, ale również na przykład dekoracje na jesień. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz ja już jadę do domu, bo to był tylko taki bardzo szybki wypad. Jestem już w domku, przyjechałam, ale chciałam Wam pokazać kwiatuszki, które kupiłam na jakiejś tam farmie. Nie wiem, czy nagrywałam to, czy nie. Chciałam Wam pokazać, jak one pięknie tutaj rosną, jak się fajnie tutaj mają. Zobaczcie, czy one nie pięknie wyglądają. Zobaczcie, oni naprawdę nie mają tutaj dużo słońca. Mają tak tutaj trochę cień, trochę słońca, ale bardzo im się tutaj podoba. Przepiękne po prostu są. Ale chciałam jeszcze dokupić coś. Tutaj mam takie jeszcze inne kwiatki, które z lata fajnie się trzymają, także je tutaj zostawię. To w sumie już mogłabym nawet wyjąć stąd. Ale tutaj, zobaczcie, miałam takiego fajnego kwiatka. On usechł mi, nie wiadomo czemu. Także chciałabym jeszcze kupić jakiegoś takiego kwiatuszka na jesień i wsadzić właśnie w tą doniczkę. Zaraz Wam pokażę, jak ten kwiatek powinien wyglądać, bo kupiłam dwa. On tak powinien wyglądać. Oj, urwałam kwiatuszka. Ale powinny być takie pomarańczowe kwiatuszki, które powinny wyrastać. A ja nie wiem, czemu tamten mi po prostu padł.
Joli Janek, to dla Ciebie. Cieszę się. Masz fajny teraz obiadzik, obiadu, kolację w sumie. Smacznego! Dziękuję. Proszę. Przyjechaliśmy tutaj pod karate. Julianek poszedł właśnie mieć swoje zajęcia, a my sobie siedzimy w samochodzie. Milanek tutaj ogląda sobie jakąś bajeczkę. Tak? Fajnie było dzisiaj w szkole? Heavy foot. Tak się nazywa? Fajnie. A jak było w szkole dzisiaj? Dobrze? Miałeś zdjęcia robione, co? Miau. Kotek jesteś? Tata, gratulacje! Thank you. Jesteś teraz prawowitym Amerykanem. Jak było? Dobrze, 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 dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, masz wspomnienia? No, tak, tak, tak. Tak? Mam bardzo dobre wspomnienia, po malutku, bez stresu. No to fajnie, cieszę się bardzo. Gratulacje, proszę bardzo. Przyjechaliśmy do rodziców, bo wiadomo, dzisiaj jest specjalny dzień, tak jak i wczoraj. Dzisiaj tata zdał obywatelstwo amerykańskie. Jesteś dumna z tego? No na pewno, zadowolona i szczęśliwa. Dzieciaczki już tutaj sobie podjadają coś. Co jecie, ogóreczki? Tak, dobre? Nie ma jak to ogóreczki babci, co? A kwiatuszki trzymają się. Tak to wyglądają. Ładnie. A co wy dzieciaczki tam szukacie? Co tam jest? Łysie. Co chcesz? Co tam szukasz? Łysie. Co babcia ma dla ciebie? Julianek. Cukiereczka? O, coś tam jeszcze szukają. O, jakieś ciasteczka, coś tutaj babcia kombinuje. Czek? No już masz, no już jej, bo teraz pęknie i nie będzie wcale. Masz jeszcze? Jest. Dzieci, no, dzieci są głodne. Teraz babcia da szyneczki. Julianek sobie zachciał. I nie ma, że będziesz odpoczywać teraz, co? Po pracy. To jest dobre? Tak, to dobre. To jest dobre, nie? Amerykanin! Gratulacje! Dobrze, kochani, my już jesteśmy w domku. Byliśmy u rodziców, tak jak żeście widzieli. Pogratulowaliśmy im. Bardzo się cieszymy z tego, że zostali Amerykanami i życzymy im wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, kochani, gratulujemy Wam z całego serca. A tymczasem ja sobie przygotuję coś do jedzenia. I potem może jeszcze napiję się herbatki zielonej, zobaczę, ale chciałam się pożegnać z Wami. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Postawcie kciuka w górę, jeśli podobał Wam się filmik i zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia, kochani, buziaki, pa, pa, pa!